Pociąg do historii wraca na tory. Na kolejowej bocznicy w porcie rzecznym stoi już 8 wagonów towarowych, w których historycy przygotowują niezwykłą ekspozycję dotyczącą powojennej historii Wrocławia i Dolnego Śląska. O kolejnej inicjatywie Wrocławskiego Ośrodka Pamięć i Przyszłość Andrzej Jóźwik. Nietypowo bywa, że przewrotnie, lecz zawsze zajmująco. Taką receptę na popularyzację historii preferuje Ośrodek Pamięć i Przyszłość. Tym razem historycy chcą wyruszyć w Polskę kolejowym szlakiem z ruchomą ekspozycją. Wagony już są. Nowy pociąg do historii będzie o wiele bardziej multimedialny, o wiele ciekawszy i dostosowany do podróży zagranicznych, tak żeby mógł pojechać do Niemiec, do Czech, na przykład na Ukrainę. To rozwinięcie pomysłu sprzed kilku lat. Wówczas wagonów było mniej i były wypożyczone. Teraz kupiono je za 107 tysięcy złotych. Wcześniej były wykorzystane na planie zdjęciowym do filmu 80 milionów opowiadającym o czasach Solidarności i stanie wojennym. W tym wagonie będzie się mieściło kino na torach. Udało nam się stworzyć kilka filmów nawiązujących do estetyki lat 70. i tutaj właśnie będą one prezentowane w ramach wystawy. Filmów dokumentujących czasy PRL w zbiorach ośrodka jest wiele. Pomysłów na interesującą wystawę także. Być może uda się zakończyć przygotowania do ekspozycji w tym roku. Wrocław, Andrzej Jóźwik.